Dzień dobry, zapraszam Was do mojego ogrodu, gdzie są piękne kwiaty. Jest lipiec, pięknie kwitną. Oto, a po ogrodzie będzie, no, film nagrywa mój wnusio Oliwierek, który ma 8 lat. Olisiu, odezwij się. Cześć! To są floksy. Jak boksy. Nie boksy, floksy. To są floksy, zrób zbliżenie. Floksy to są stare kwiaty. Jeszcze z czasów mojego dzieciństwa w ogrodzie mojej babci były ulubione kwiaty mojej mamy. Jak postanowiłam w swoim ogrodzie też je wsadzić w tym roku. Nie miałam ich w ogóle, ale tak mi się spodobały, bo przypominają mi moje dzieciństwo. I to są przepiękne kwiaty. Zobacz, jak one pięknie pachną. Floksy? No. Bo faktycznie. No nie boksy, tylko floksy. Bardzo dużo tutaj siada różnych owadów. I te kwiaty pięknie kwitną. Dalej lecimy. Tutaj mamy bratki. Tutaj są róże. Zobaczcie, jaka piękna róża. Tu są pomarańczowe bratki. Tutaj jakieś bratki fioletowe. Tutaj. A co to jest za kwiat? Róża? Jak myślisz, Olisiu, jaki to będzie kolor? Róża. Możesz odgadnąć? Ale to, spójrz, tutaj kwitnie. Róża. To znaczy, to też będzie, ale biała chyba. Albo czerwona, no, albo biała. A tutaj jest pomarańczowa. Pomarańczowa róża, a tutaj może być albo czerwona, bo to może rosnąć z tym, albo może być różowa, albo żółta. Mam stokrotek. Stokrotki się cały czas obrywa i one rosną całe lato nowe. Stokrotki. Lecimy dalej. A tutaj spójrzcie, mamy no trochę przywiędły dzisiaj, bo takie duże słońce. Margaretki. A tutaj mamy co? To są margaretki. Margaretki takie podwójne, a tutaj są normalne margaretki. Takie duo. Takie rumianki. A spójrz tutaj, jakie piękne. Co to jest? Róża. Róża to taka jaka? Może być, taka może być też jaka taka być? Tamta biała. Róża. Biała. Ja ją zerwę. Wtedy się krzak troszeczkę robi. A to? Na włosy mi załóż tak. Chodź, założę ci, Olisiu, tutaj. O, pięknie cię wystroję. Ale jesteś teraz biało-czerwony. A tutaj mamy piękne jaskry. Jaskry? Tak. O, tutaj jak przekwitnie, trzeba oberwać, żeby nowe pączki. No, nie trzeba się bać obrywać kwiatków. Wtedy nowe będą kwitły. Tutaj mamy piękne pomarańczowe. Lecimy dalej. To jest róża. A tutaj spójrz. Ach, jaki piękny. Nie, kwiatki, to nie jest taki róża. Drobny. One będą na dole tutaj obrastały. Wyrywamy troszeczkę chwasty. I tutaj są, zobaczcie, takie piękne jakby stekryteczki. A to piękna róża. To jest róża. A to? Spójrz. To jest begonia. Nie, to nie są floksy. Begonia. I begonie też można oberwać. I wtedy codziennie nowe kwiatki przykrywają. Tutaj zobacz, są też te stokroteczki. Zgadnijcie, co to za kwiat w komentarzach. Nie, no właśnie, jak się nazywa? Zgadnijcie, jak wiecie, co to za kwiat, to napiszcie w komentarzach albo zgadujcie, co to za kwiat. Ja tutaj dalej. Zobacz, to są begonia. Begonia. Pięknie kwitnie, tak? Zobacz, ile ma kwiatów. Ojej, jeden przy drugim. A to co to są za kwiaty? Kto wie? Stokrotki. Tak, brawo. A to? Zapamiętałeś nazwę? Nie. Zapamiętałem. Begonia. Begonia, a tutaj mamy znowu. Tutaj jest, nie wiem co. Margaretka. Margaretki. A to? A tu róża. Róża. A to jest duża róża już. Tak. Przechodzimy, tutaj jest więcej cienia i tutaj mamy już bardzo dużo lawendy. Lawenda kwitnie pięknie, spójrz. To jest lawenda. Zbliżę wam. Widzisz, jak pachnie? No, czekaj, urwij, babcia. Patrzcie, to jest lawenda. Można obrywać, pięknie do kąpieli dodawać. Do kąpieli. Można herbatkę pić z tego. Ja uwielbiam lawendę i dlatego sobie tutaj posadziłam. A spójrz ten kwiat. No. Co to jest? Samo to wyrosło. To jest ten. Oli, stań, zobacz, jaki wysoki. Wyższy od ciebie? No, faktycznie. Co to będzie? To będzie słonecznik. Brawo! Bo jest taki... Na razie jest taki malutki. No, jest taki malutki. A potem się pojawi taki duży. Ale kwiat to nie jest malutki, nie? No, to nie jest kwiat. No, będzie kwiat, ale to jest takie bardzo smaczne ma nasionka. Tak? A no, jadłam. Z tych nasionek można jeszcze sobie wysadzić na wiosnę nowe i z jednego słonecznika można zrobić 1000 słoneczników nowych. Także ja na razie mam jeden.
na razie kończymy. Chciałam Was serdecznie pozdrowić i pokażcie mi swoje też ogródki. Pa, pa!